Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Jak już Państwu wiadomo, w ubiegłą sobotę wieczorem w Szczekocinach pod Zawierciem doszło do katastrofy kolejowej. Zginęło 16 osób, a 57 zostało rannych. Prezydent Bronisław Komorowski zarządził żałobę narodową w dniach 5 i 6 marca. Oto pierwsze relacje z miejsca wypadku. Wczoraj przed 21 w pobliżu Szczekocin koło Zawiercia na zjeździe z centralnej magistrali kolejowej w kierunku Krakowa zderzyły się czołowo pociągi TLK Brzechwa z Przemyśla do Warszawy Wschodniej i Interregio Jan Matejko relacji Warszawa Wschodnia Kraków Główny. Pociąg z Warszawy wjechał na tor, po którym z naprzeciwka prawidłowo poruszał się pociąg Przemyśl Warszawa. Oba składy miały razem 11 wagonów. Zginęło 16 osób, a 56 zostało rannych. Akcja ratunkowa przebiegła bardzo sprawnie, ocenia szef MSW Jacek Cichocki. Wszystkie osoby, które były zakleszczone, nie mogły się poruszać, zostały w ciągu pierwszych kilkudziesięciu minut oswobodzone i wyprowadzone bądź wyniesione z pociągu. Także nie mamy teraz zanotowanego żadnego przypadku, żeby w wyniku upływu krwi czy wychłodzenia ktokolwiek na miejscu zmarł. Ranni znajdują się w 15 szpitalach na terenie trzech województw: śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Pociągi wjechały na jeden tor. Dlaczego tak były ustawione zwrotnice, nie wiadomo. Śledztwo wszczęła już prokuratura okręgowa w Częstochowie. Śledczy zakładają dwie główne wersje: błąd ludzki lub awarię techniczną. Odcinek Starzyny-Sporowo, na którym doszło do katastrofy, w zeszłym roku został zmodernizowany. Został przystosowany do ruchu pociągów z prędkością 120 km na godzinę. Panowie, uwaga! Na miejscu katastrofy pojawili się politycy. W nocy premier. Wszyscy strasznie współczujemy poszkodowanym, no przede wszystkim bliskich rodzinom tych, którzy zginęli w tej katastrofie. Rano także prezydent. To zaskakujące, że właśnie tam doszło do wypadku, mówił minister transportu Sławomir Nowak. Oba posterunki Starzyny i Sprowo wyposażone są w nowoczesne rozkłady, zmodernizowane w zeszłym roku. Stąd tak zaskakująca jest cała ta katastrofa na tym zmodernizowanym, jak powiedziałem, odcinku. Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, mówi wprost. Przyczyną jest brak właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem na kolei. Polska kolej się zmieniła, Polska kolej się zliberalizowała. W tej chwili jest wielu przewoźników, ale niestety za tym nie poszły zmiany w procedurach bezpieczeństwa. Dyżurni ruchu, którzy pełnili służbę w dniu katastrofy, zostali zatrzymani. Jednemu z nich częstochowska prokuratura postawiła zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dyżurny nie przestawił prawidłowo urządzeń, co spowodowało, że pociąg znalazł się na niewłaściwym torze. Śledczy chcą przesłuchać dyżurnego ruchu ze Starzyn, bo zdaniem prokuratury to on odpowiada za skierowanie pociągu z Warszawy na tor, którym prawidłowo poruszał się pociąg z Przemyśla. Niewykluczone, że kiedy przesłuchanie będzie już możliwe, prokuratura skonfrontuje to go także z dyżurną ruchu z innego posterunku kolejowego. Kobieta także została zatrzymana, ale wczoraj zwolniono ją po przesłuchaniu, nie przedstawiając żadnego zarzutu. Jest świadkiem w postępowaniu. Zdaniem prokuratorów na obecnym etapie śledztwa nie można wykluczyć, że zarzuty w sprawie katastrofy usłyszą także inne osoby. Mówi Czesław Warsewicz, wydawca portalu nakolei.pl, były prezes spółki PKP Intercity. Jeżeli nawet nastąpiła wina człowieka, że te dwa na tym torze znalazły się dwa pociągi, to system powinien poinformować, wykryć, zareagować. W najgorszym wypadku pracownicy nastawni mogli poinformować radiotelefonem o zaistniałej sytuacji. Tym bardziej, jeśli potwierdzi się informacja, że oba pociągi jechały jednym torem aż przez 10 minut. Dlatego nie wiadomo, czy zawinił system, czy człowiek. Dyżurni ruchu są przeciążeni obowiązkami, mówił dziś na konferencji Aleksander Motyka, szef Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. Ten dyżurny ruchu, oprócz prowadzenia ruchu pociągu, jest konserwatorem, jest robotnikiem stacyjnym,
wykonuje inne dodatkowe czynności, sprzedaje bilety. W Polsce dochodzi do największej liczby wypadków kolejowych w Unii Europejskiej. Co szósta tragedia ma miejsce właśnie na terenie naszego kraju. To, że nie ma ich więcej, to paradoksalnie efekt zacofania polskich kolei. Pociągi muszą jeździć wolno, średnia prędkość dla kolei pasażerskich została obniżona z 81 do 64 km na godzinę. Na szybszą jazdę nie pozwala fatalna infrastruktura. Na modernizację nie ma pieniędzy, mówi ekspert Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Mniej więcej mamy tyle samo dróg krajowych, którymi zarządza państwo, i taką samą sieć kolejową, za którą też jest odpowiedzialne państwo, po około 19 tysięcy kilometrów. A równocześnie przez 20 lat na kolej wydaliśmy, na infrastrukturę 45 miliardów, na drogi 190, więc te dysproporcje są bardzo duże. Dodatkowo premier Donald Tusk zamierza przesunąć 1 200 000 000 euro funduszy unijnych przeznaczonych na modernizację kolei na drogi. Komisja Europejska nie chce na to wyrazić zgody. Zmieniamy temat. W minioną niedzielę w Krakowie odbył się marsz w obronie wolnych mediów. Jego uczestnicy protestowali przeciw dyskryminacji telewizji Trwam przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w procesie cyfryzacji. Według organizatorów w marszu wzięło udział prawie 20 tysięcy osób. To była kolejna oddolna inicjatywa Polaków. Marsz zorganizowało Stowarzyszenie Solidarni 2000, Klub Gazety Polskiej z Gliwic, Krakowa, Nowej Huty i Opola oraz słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam. Manifestacja poparcia dla wolnych mediów rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 11 w kościele Bernardynów. Następnie w samo południe przy pięknej pogodzie marsz wyruszył na ulicę Krakowa. Prawie 20-tysięczna rzesza osób w różnym wieku z transparentami, biało-czerwonymi flagami i oczywiście z emblematami telewizji Trwam przeszła ulicami Bernardyńską i Grodzką do Rynku Głównego. Swoje poparcie dla obecności naszej stacji na cyfrowym multipleksie wyrazili dziś dziennikarze, m.in. Tomasz Sakiewicz z Gazety Polskiej i Jan Pospieszalski. To jest lęk przed wolną Polską, przed nieskrępowaną wymianą informacji. A informacja jest potrzebna do tego, żeby ludzie mieli wiedzę, żeby budowali swoją wiedzę o świecie. A wiedza jest sitem, na którym zatrzymuje się propaganda i kłamstwo. I dlatego telewizja Trwam ma kłopoty. Na marszu pojawiło się wielu polityków z samego Krakowa, także południowej Polski. Andrzej Duda, Ryszard Terlecki, Stanisław Pięta. Była członkini Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poseł Barbara Bubula podkreśla, że trzeba przekonać jeszcze więcej osób do poparcia telewizji Trwam. Dopiero takie formy protestu, oprócz oczywiście ciągle zbieranych podpisów, mogą dać do zrozumienia rządzącym, że nie można lekceważyć telewizji Trwam. A protestujący nie mają wątpliwości, że decyzja Krajowej Rady ma charakter polityczny. Telewizja Trwam spełnia wszelkie warunki, aby znaleźć się na tym multipleksie, a to, że nie uzyskała pozwolenia, to jest decyzja czysto polityczna. Wdowa po szefie IPN Januszu Kurtyce, który zginął w katastrofie smoleńskiej, Zuzanna Kurtyka, podkreśla, że jest to ostatnia chwila, by uratować niezależne media. Myślę, że tutaj jest akurat taka chwila, kiedy musimy bardzo wyraźnie zaprotestować, bo za chwilę w ogóle nie będziemy mieć żadnych niezależnych mediów w Polsce, mimo że będziemy nadal twierdzić, że mamy demokratyczny ustrój. Demonstracja zakończyła się modlitwą w intencji ofiar katastrofy kolejowej pod Zawierciem. Uczestnicy protestu wystosowali również list do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka. A do Torunia cały czas napływają nowe kopie protestów przesyłanych do Krajowej Rady. W piątek podliczono 1 700 486 podpisów. Dziękujemy za wsparcie i ciągle zachęcamy do zbierania podpisów pod protestem. Demonstracje przeciwko dyskryminacji telewizji Trwam miały miejsce także pod ambasadą RP w Berlinie i konsulatami we Frankfurcie i Hamburgu. Do ubiegłego wtorku pod protestami w tej sprawie podpisało się ponad 1 750 000 osób. A teraz zapraszam na kilka dalszych wiadomości z Polski, przygotowanych przez telewizję Trwam. We Wrocławiu pod pomnikiem rotmistrza Pileckiego, w Gdańsku pod pomnikiem Inki, w Warszawie przy miejscach kaźni bohaterów antykomunistycznego podziemia. W całej Polsce 1 marca oddano hołd żołnierzom wyklętym. Thank you.
dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Żołnierze wyklęci jako pierwsi walczyli o wolną Polskę z okupantem sowieckim i narzuconym przez niego reżimem komunistycznym. Za wierność swoim ideałom zapłacili cenę najwyższą swoim życiem. Kim byli i na czym polegał fenomen podziemnych oddziałów wojskowych, walczących z nowym agresorem o niepodległą Polskę? Byli najbardziej zdeterminowani, najbardziej zagrożeni, ale przy tym najbardziej patriotycznie nastawieni. Mowa o żołnierzach wyklętych. Partyzanci Polski podziemnej z II wojny światowej nie chcieli pogodzić się z sowietyzacją kraju, podkreśla historyk profesor Jan Żaren. Nie złożyli broni zarówno wtedy, kiedy była okupacja niemiecka, jak i wtedy, gdy po niej nastąpiła okupacja sowiecka. Dalej walczyli o niepodległą. Byli to ludzie, których można porównać do uczestników powstań narodowych. Nie mając szans na zwycięstwo, także chwytali za broń w imię wartości najwyższych, jak Bóg, honor, ojczyzna. Mieli jednak nadzieję na ogólnonarodowy zryw, który umożliwi przecięcie rosyjskiej zależności. To był zryw niesamowity, przewspaniały. To byli ludzie młodzi. Wspomina Teresa Urbanowa, obecnie prezes Zarządu Pomorskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK. Walkę zbrojnego podziemia z reżimem komunistycznym można określić mianem polskiego powstania antykomunistycznego, przyznaje historyk dr Krzysztof Kawęcki. Jeśli mówimy o powstaniu styczniowym, które w tym swoim najlepszym okresie skupiało około 20 tysięcy walczących partyzantów, to tutaj mamy zjawisko nawet o wiele większe. Żołnierze wyklęci w apogeum swojej działalności skupiali około 250 tysięcy żołnierzy, doliczając do tego współpracujących z nimi cywilów, daje to liczbę blisko 500 000 osób walczących z komunistycznym reżimem. Przystąpili do walki, mając nadzieję, że ofiara krwi, poświęcenia da oczekiwany rezultat. Wolność i niepodległość kraju. Mówi Grzegorz Berendt, naczelnik Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku. Najsłynniejsi wyklęci to autentyczni bohaterowie, m.in. major Józef Kuraś, pseudonim Ogień, rotmistrz Witold Pilecki czy generał Emil Fieldorf, pseudonim Nil. Walka w lesie była dla wielu z nich walką o godną śmierć. Przy próbie ujawniania się czekała na nich skrytobójcza śmierć albo bestialskie śledztwa w katowniach UB, które kończyły się pokazowymi procesami i skazywaniem za czyny, których nie popełnili, mówi dr Tomasz Łabuszewski, historyk. To jest kilkadziesiąt tysięcy ofiar. Żadna z grup społecznych, środowiskowych, które no, mają swoje zasługi na tej drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości, takiej ofiary nie poniosło. Losy wyklętych były jednak przesądzone, jak wspomina uczestnik tamtych wydarzeń, major Romuald Bardzyński, pseudonim Pająk, przy milczącym przyzwoleniu państw zachodnich wykrwawialiśmy się w kolejnych walkach bez nadziei na wygraną. Ameryka, Anglia wrzuciła nas do worka rosyjskiego. A myśmy nie mając wsparcia żadnego, musieliśmy walczyć z tym najazdem bolszewickim tutaj na kraj. Mieniec, odrady, ochrony pamięci, walki. Miejsca śmierci i wiecznego spoczynku tysięcy wyklętych żołnierzy, którzy zginęli z rąk komunistów, do dzisiaj nie są odnalezione. Dlatego ustanowienie państwowego święta i uczczenie ich heroizmu to minimum tego, co Polska jest im winna. Sprawa Nangarkel wraca na wokandę. Izba Wojskowa Sądu Najwyższego zajęła się apelacją prokuratury, która chce uchylenia wyroku uniewinniającego 7 polskich komandosów od zarzutu popełnienia zbrodni wojennej w Afganistanie. W połowie 2007 roku w wyniku ostrzału z broni maszynowej i moździerza wioski Nangarkel zginęło 6 osób, w tym 2 kobiety i 3 dzieci. Polscy komandosi zostali oskarżeni o złamanie konwencji haskiej, która gwarantuje cywilom mieszkającym na terenach objętych działaniami wojennymi ochronę. Po powrocie do Polski żołnierze zostali aresztowani w swych domach. 6 z nich groziły kary dożywocia, a jednemu do 15 lat więzienia. Ale sąd pierwszej instancji uniewinnił wszystkich. Powodem takiego orzeczenia miał być brak dowodów koniecznych do skazania. Naczelna Prokuratura Wojskowa wniosła o uchylenie tego wyroku i ponowny proces, a także skazanie, mówi prokurator Jan Zak. Cały szereg błędów proceduralnych, błędów w ustaleniach faktycznych będzie decydował sąd, będzie rozstrzygał i my oczywiście to orzeczenie będziemy szanować, ponieważ jest to orzeczenie najwyższej instancji sądowej. Ale obrońcy przypominają, że sprawa jeszcze przed pierwszym wyrokiem została zwrócona prokuraturze w celu uzupełnienia materiału dowodowego. Sąd kazał prokuraturze uzupełnić śledztwo i prokuratura powiedziała, że też to nie jest ważne. No więc zarzucanie sądowi, że coś z urzędu jeszcze musiał zrobić, no, delikatnie mówiąc, jest nieporozumieniem.
Do Afganistanu w ramach polskiego kontyngentu wojskowego regularnie udają się kolejne jednostki. Dziś polecieli żołnierze żandarmerii wojskowej wchodzący w skład 11 zmiany, mówi komendant główny żandarmerii wojskowej generał Mirosław Rasmus. Najlepiej byłoby popatrzeć tam w Afganistanie i zobaczyć właśnie, jak funkcjonują te służby. Nasi żołnierze starają się to wykonywać jak najbardziej profesjonalnie, wykorzystują do tego doświadczenia z realizacji poprzednich zadań, czy to w Iraku, czy w innych, Kongo, w Czadzie, więc mówię, że to widać tam postęp, widać chęci, no ale sytuacje różnie i historia różne niesie za sobą też niespodzianki. Na to żołnierzy naszych przygotowujemy, żeby również pilnowali bezpieczeństwa swojego i swoich kolegów. Według ostatnich ustaleń dowództwa sił NATO zakończenie misji wojskowej w Afganistanie ma nastąpić przed upływem przyszłego roku. Nowa lista leków refundowanych i nowe problemy. Leczenie choroby Alzheimera stało się 3 razy droższe, alarmują lekarze. Tak duża podwyżka ceny leku może skutkować przerwaniem terapii i pogorszeniem stanu zdrowia wielu chorych. Alzheimer, czyli postępująca choroba degeneracyjna układu nerwowego. W Polsce cierpi na nią blisko 250 000 ludzi. Wśród nich pani Marianna Brasse. Z chorobą zmaga się od 3 lat. Dotąd stosowała lek Excelon w wygodnej i najzdrowszej formie w postaci plastra, mówi opiekujący się chorą żoną pan Jan. Raz na dobę, zresztą na tym plasterku nawet napisane jest 24 godziny i to się zmienia. Na barkach się ustala albo na ręku. Według nowej listy refundacyjnej Excelon zdrożał 3-krotnie z około 90 do 250 zł. Dla chorych to dramat. Jedyny lek, który po prostu możemy podawać choremu, który nie potrafisz połykać. Przyznaje Andrzej Laudy, od 2004 roku opiekujący się chorym ojcem. Chorzy często nie mogą przyjmować żadnych tabletek z różnych przyczyn, mówi profesor Tadeusz Parnowski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Chorzy po pierwsze mają zaburzenia połykania, dlatego mało jedzą, dlatego nie chcą przyjmować, ale po drugie też u ponad 50% chorych występują objawy psychotyczne, w tym urojenia, że opiekun jest źle nastawiony. Plastry to forma leku, która jest najlepiej akceptowana przez chorych, mówi dr Marzena Zboch z ośrodka alzheimerowskiego w Ścinawie. Jest ryzyko, że duża część tych pacjentów odstawi leczenie, bo wystąpią objawy niepożądane leków doustnych. Czyli m.in. biegunka albo wymioty. Ministerstwo Zdrowia próbuje tłumaczyć, że producent leku jest monopolistą i negocjacje z nim były trudne. Trwają rozmowy z jedynym producentem tego leku w postaci plastrów i jeżeli dojdziemy do porozumienia, to taka szansa jest. Tymczasem, jak wiadomo, brak plastrów na liście refundacyjnej to zysk państwa, bo płacą chorzy. Problem będzie, co mam robić, żeby do rodziny pukał, żeby mnie pomagała. Rozczarowania nie kryje Alicja Sadowska, szefowa Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Chorym na Alzheimera. Pisaliśmy do ministra i liczyliśmy na zrozumienie. Ja mam dzisiaj ze sobą około 2000 podpisów z całego kraju rodzin chorych. Te wszystkie podpisy z pismami stosownymi trafiły do Ministerstwa Zdrowia. Nikt nie dostał jednego zdania odpowiedzi. Leki starej generacji nie pozwalają chorym na samodzielne funkcjonowanie. Bez refundacji nowoczesnych medykamentów Polskę czeka krok w tył, jeśli chodzi o terapię osób z zaburzeniami psychicznymi. Włodzimierz Smolarek nie żyje. Znakomity piłkarz, były zawodnik reprezentacji Polski, zmarł w wieku 54 lat. Pogrzeb odbędzie się w sobotę w Aleksandrowie Łódzkim. Kupcewicz, proszę państwa, Smolarek sam na sam gol! W 1982 roku Włodzimierz Smolarek wspólnie z drużyną pod kierunkiem trenera Antoniego Piechniczka zdobył wicemistrzostwo świata na mundialu w Barcelonie. Jako zawodnik Widzewa odnosił sukcesy w rozgrywkach o Puchar Europy, eliminując w 1983 roku w ćwierćfinale słynny FC Liverpool. Smolarek swoją karierę piłkarską zakończył w 1996 roku w holenderskim FC Utrecht. W ostatnich latach Smolarek współpracował z PZPN. Zajmował się szkoleniem młodych piłkarzy. Swego kolegę z boiska wspomina reprezentant Polski Jan Tomaszewski. Mówiło się o drużynie Widzewa, że ma taki tak zwany charakter widzewski. Ten widzewski charakter dwóch zawodników nadawało. To był Zbyszek Boniek i Włodek Smolarek. Myśmy niejednokrotnie z niego się śmieli w reprezentacji, czy gdzieś, że gdzie frajerze biegniesz? Okazało się, że on miał rację, bo wyłuskał te piłki, po których czy padały bramki, czy były niebezpieczne sytuacje. Wszyscy potrzebujemy światła wewnętrznego, aby przezwyciężyć doświadczenia życia. Światło pochodzi od Boga, daje nam je Chrystus.
to fragmenty rozważań Benedykta XVI towarzyszących w ubiegłą niedzielę modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra w Watykanie. Rano Benedykt XVI odprawił Eucharystię i spotkał się z przedstawicielami parafii świętego Jana Chrzciciela de la Salle. Ojciec Święty powiedział, że spotkanie z Chrystusem nie jest jedynie faktem osobistym, gdyż Ewangelia powinna być przekazywana i przepowiadana wszystkim. W południe Benedykt XVI spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. W rozważaniach przed modlitwą papież rozważał tajemnicę przemienienia Pańskiego. Benedykt XVI wskazał, że trzem swoim uczniom Chrystus objawił swoją boską chwałę, blask prawdy i miłości. Pragnął bowiem, aby to światło mogło oświecić ich serca, gdy będą przechodzili przez gęste ciemności jego męki i śmierci, kiedy zgorszenie krzyża będzie dla nich nie do zniesienia. Ojciec Święty zauważył, że wszyscy potrzebujemy światła wewnętrznego, aby przezwyciężyć doświadczenia życia. Światło to pochodzi od Boga, a daje nam je Chrystus, On, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Wstąpmy z Jezusem na górę modlitwy i kontemplując Jego oblicze pełne miłości i prawdy, pozwólmy się napełnić wewnętrznie Jego światłem. Pozdrawiając Polaków, Ojciec Święty zachęcił wszystkich do wspierania misji. Serdecznie pozdrawiam Polaków uczestniczących w modlitwie Aniołów Pańskich, daje świadectwo miłości i pomoc Kościołowi w krajach misyjnych to hasło Niedzieli Adwentys, którą dzisiaj obchodzicie w Polsce. Niech będzie ono zachętą dla wszystkich do duchowego materialnego wspierania misyjnego dzieła Kościoła. Wszystkim, którzy przez modlitwę i jamusznę wspierają to dzieło, a szczególnie misjonarzom i misjonarkom serca błogosławim. Tegoroczna druga niedziela Wielkiego Postu przebiega pod hasłem Daj świadectwo miłości i pomóż Kościołowi w krajach misyjnych. Ofiary zbierane dzisiaj do puszek będą przeznaczone na pracę duszpasterską, budowę kościołów, szkół, ośrodków zdrowia i szpitali oraz pomoc potrzebującym. Zawsze parę groszy się przydadzą, trzeba się wspomóc po prostu. Zawsze wspieram takie akcje. Warto jednak pamiętać, by nie tylko jednorazowo, ale stale włączać się w dzieło ogłoszenia Ewangelii. Każdy może modlić się w intencji misjonarzy i wspierać ich posługę ofiarnym groszem. Taka pomoc jest bardzo ważna, podkreśla werbista ksiądz biskup Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji. Ta świadomość, że misjonarz nie jest sam na misjach, że są ludzie, którzy go wspomagają i duchowo, i materialnie. To jest niesamowite, takie podtrzymanie na duchu. Jedną z form pomocy jest patronat misyjny. Patron rozciąga duchową i materialną opiekę nad konkretnym misjonarzem poprzez codzienną modlitwę, częstą komunię świętą, ofiarowanie cierpień i krzyży dnia codziennego. W miarę możliwości przeznacza też ofiarę na jego utrzymanie oraz na sfinansowanie prac, które podejmuje. Szczegóły dotyczące tej akcji można znaleźć na stronie www.misje.pl.